Nad ranem do mężczyzny leżącego koło przystanku w Warszawie wezwano karetkę pogotowia. Medycy nie stwierdzili urazów. Stwierdzili, że mężczyzna jest pijany. Okazało się, że to poseł PiS-u Przemysław Czarnecki miał ponad 2 promile. Trafił na izbę wytrzeźwienia. Dziś został zawieszony w prawach członka partii. Michał Tracz. Wezwanie brzmiało bardzo groźnie. O leżącym przy przystanku autobusowym mężczyźnie służby dostały informacje nad ranem. Ratownicy medyczni, którzy przyjechali na miejsce, stwierdzili, że mężczyzna nie ma żadnych obrażeń. Okazało się jednak, że człowiek ten jest pijany. Jak ustalili dziennikarze portalu TVN24.pl, to poseł PiS-u Przemysław Czarnecki miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Zgodnie z procedurami posła przekazano Straży Miejskiej, a ta odwiozła go do Izby Wytrzeźwień. Podjęto decyzję ze względu na stan pana posła, który uniemożliwiał komunikację z nim. Był po prostu nieprzytomny, aby go zawieźć, zabrać do Izby Wytrzeźwień na osławioną warszawską ulicę Kolską. Jak samopoczucie? Znaczy, no, jak może wyglądać? No, słabo, tak? Czy to wypada posłowi na Sejm, takie zachowanie? Nie będę tego komentował w tym momencie. Półtorej godziny temu poseł opuścił Izbę Wytrzeźwień w towarzystwie matki. Komentował niewiele. Matka posła nie jest osobą publiczną, dlatego nie pokazujemy jej twarzy. Tak po ludzku, czy pan żałuje? Ja nie będę tego komentował. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podjął decyzję o zawieszeniu Czarneckiego w prawach członka partii i złożył wniosek o wszczęcie postępowania do rzecznika dyscyplinarnego PiS. Przemysław Czarnecki jest posłem już trzecią kadencję i synem prominentnego działacza PiS Ryszarda Czarneckiego. Pracuje m.in. w Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej. Nie wykazuje zbytniej aktywności poselskiej. W obecnej kadencji nie napisał żadnej interpelacji, a głos z mównicy zabrał tylko raz, 3 lata temu. Że został pan zawieszony w Prawie i Sprawiedliwości. Jest to dla mnie jak najbardziej zrozumiała decyzja. Będzie pan starał się przekonać Jarosława Kaczyńskiego do tego, że to błędna decyzja? Jakoś będzie się pan tłumaczył? Oczywiście, że tak. No nie przystoi parlamentarzyście, no nie przystoi posłowi gdzieś leżeć przy przystanku. No, ludzie to widzą, jednak nas oceniają. Moja rada dla pana posła jest taka: trochę więcej pracy parlamentarnej, poselskiej, może trochę mniej rozrywki, bo chodzi też o własne bezpieczeństwo. To nie są pierwsze problemy Przemysława Czarneckiego. Poseł jest oskarżony o zranienie nożem gościa swojej imprezy sylwestrowej 4 lata temu. W tej sprawie już toczy się proces. Według prokuratury motywem zajścia w domu posła były sprawy osobiste. O zajściu policję poinformowała wówczas żona Czarneckiego. Mojego dnia życzę przede wszystkim. Zgodnie z przepisami Izbę Wytrzeźwień można opuścić dopiero, gdy wynik badania wskaże 0 promili. Michał Tracz, Fakty.